30 gramów masła do tego doszło. I to jest nasza zalewa, tak? Jaki dziwny kształt powstał tutaj, nie chcę nic mówić. Szanowni Państwo, moje drogie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, bo ostatnio same skomplikowane były, coś dla bardzo leniwych, ale wytrawnie, smaczna tarta z łososiem, dosłownie w pół godziny robiona, a jej delikatny i czarujący smak naprawdę może ogłupić. Chodźcie, szybko, będziemy robić. Pyszna, kremowa. Ale ona jest dobra. Do tego przepisu, moi drodzy i moje drogie, będziecie potrzebować właśnie tego, czyli... Łosoś, szpinak, jaja, śmietana, mąka migdałowa i kokosowa, masło, smalec, jogurt naturalny, sól, pieprz, tyle. Zaczynamy. No i co to robimy? Przygotowujemy sobie garnek. I zaczynamy naszą mieszankę na ciasto. Wsypujemy mąkę migdałową i kokosową, o. Teraz grubsza sprawa, czyli masło irlandzkie, 35 gramów. Łychą nakładamy, patrzcie, to wszystko tutaj. I do tego jedno jajeczko teraz, moi drodzy, pamiętajcie, że im bardziej wiejskie, im bardziej od chłopa, tym będzie lepsze, no wiadomo. I szczypta soli do tego. Na koniec guma guar. Do tego wszystkiego jeszcze sroga łyżka jogurtu naturalnego. Nie musicie tego dawać, ale takie lepsze wtedy w konsystencji będzie. To wszystko już gotowe, więc mieszamy. Patrzcie, jakie to proste. Dziecinnie. To jest strasznie proste to jest. No, to jest najprostsze. Tarty to są takie mega proste ze wszystkim. Można... Jak komuś się nie chce gotować, tak, to może robić tarty. No, tak to ja. Dlatego u nas tak często tarty są w domu. Przerzucamy ciasto do foremki i ugniatamy, żeby uformować nasz spód pod tartę. My użyliśmy foremki 21 na 21 cm. Patrzcie, tu jeszcze nożykiem, jakby coś nie grało. Nie, bo żeby równo było, to wtedy ładniej to wygląda i brzegi nie są tak spieczone, jak się zostawia takie pucharatane. No właśnie, nie ma tych dziurów, nie? Tak. Wkładamy do piekarnika na 180 stopni i czekamy 15 minut. Tak szybko ten przepis się robi, że nie zdążyłem nagrać, jak wkłada do pieca. Przygotowujemy naczynie żaroodporne i odstawiamy na bok, a teraz w garnku. Rozpuszczamy sobie masełko i przygotowujemy 100 gramów szpinaku, wrzucając do tego gara właśnie. Przecudnie to robi, jak widzicie. Wszystko w maśle, skąpane, tłuste i dobre. Tak jak zielsko powinno być przygotowane. Na tenże oto smalczyk rozgrzany wrzucamy oporządzoną rybę, ciągle mieszając szpinak, chlast chama jednego na patelnię. Smażymy i zaczynamy wąchać te cudowne, tłuste aromaty. Ależ zaczyna to pachnieć, Boże, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zapach ryby. W międzyczasie możemy przygotować tak zwaną zalewę, czyli miksujemy 80 gramów śmietanki, 30, 2 jajka i oczywiście masełko. 30 gramów masła do tego doszło i to jest nasza zalewa, tak? Jaki dziwny kształt powstał tutaj, nie chcę nic mówić. Teraz dużo pieprzu, dużo soli, ząbek bądź dwa czosnku i miksujemy. Sprawdzamy więc w smaku rybę i jeśli przechodzi test... To ściągamy rybę, wyciągamy ciasto, po czym zaczynamy ostatni szlif naszego dzieła. Przekładamy raz rybą, raz szpinakiem, aż do wyczerpania zapasów tak naprawdę. Teraz zalewka, moi drodzy, tego wszystkiego, jak widzicie, o Boż! O Boż! Jak wam poleciało za brzegi, to się nie przejmujcie, bo to wszystko i tak zastygnie za chwilę. 180 stopni, 20 minut i wyciągamy. A, jeszcze pomidor. Tylko ketoza. I teraz wyciągamy. Subtelny smak, elegancki wygląd, a wszystko to w końcu w wersji keto. Tarta z łososiem, niskowęglowodanowa i chora psychicznie. Smacznego, żryjmy więc jak świnie. No już wielokrotnie jedliśmy z cukin i syn teraz musi wiercić. Pyszna, kremowa. Ale ona jest dobra. Jest przepyszna. Dziękuję ciociu, dobranoc wujku. Jemy. O, naprawdę dobrze. Tyle. Dzięki i do następnego odcinka. Może i nie wygląda, ale smakuje rewelacyjnie. Nie wygląda, bardzo ładnie wygląda. Nie no, ładnie, żartuję. Bo ja mówiłem o tej łopatce, wiesz, że może i nie wygląda, ale jest naprawdę użyteczna w kuchni.